Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś ten dzień Wam zleciał. My niedługo uu, wyruszamy w, w drogę. Ja się cieszę. Nie wiem, jak Wy. Nie wiem, czy będę. Ja nie będę. Pamiętajcie, że codziennie o 19.00 możemy się tutaj spotkać. Możemy sobie ponaczekać na, na to, jaki ten świat jest ciulowaty, jak ci ludzie głupio myślą, jak ci ludzie głupio gadają. Możemy sobie analizować pewne sytuacje, także nie zapomnijcie zostawić słupka, łapki słonia na złotym łańcuchu i nakarmić jednorożca 30 sekundami reklamy, żeby mógł przeżyć. Zapraszam serdecznie. Profesor Andrzej Horban przeprosił za swoje słowa skierowane do przedsiębiorców, podczas jednego z wywiadu zaapelował do nich, by zaczęli produkować maseczki. Przekonywał, że dzięki temu będą mieli z czego żyć. Dlatego. Chciałam Wam powiedzieć, że sora, ja się pakuję, idę szyć maseczki. Jednorożce wymrą, ale kasa będzie się zgadzać. Skoro to takie proste i oczywiste oczywiście. Na antenie TVN24 Horban mówił, że mamy do czynienia z żenującą sytuacją w sprawie produkcji maseczek. Gdybyśmy mieli bardzo dobre maski w nadmiarze, to oczywiście każdy mógłby chodzić. To trochę jest żenująca sytuacja, jeżeli w 40 milionowym kraju nie jesteśmy w stanie... Wyprodukować własnych masek, i musimy korzystać z masek produkowanych za granicą. I tu się zgodzę, ma gość rację. Od roku jest epidemia, troszeczkę tutaj bym do wszystkich panów przedsiębiorców, którzy mówią, że nie mają z czego żyć, a gdyby się wzięli za produkcję masek, to mieliby z czego żyć, dodał. W rozmowie z WPPL Horban przeprosił za swoje słowa, przekonywał, że dotarły do niego informacje, że w Polsce są już produkowane maseczki i to na dużą skalę. Dziś rano udzielałem wywiadu panu Piaseckiemu i grzecznie powiedziałem, że znam się na medycynie, a nie znam się na ekonomii. Okazało się, że miałem rację, bo się nie znam. Stwierdziłem, że to bardzo przykre, że w Polsce nie robi się masek, a okazuje się, że się robi, i agencja rezerw materiałowych kupuje już tylko. Maseczki od polskich producentów, którzy stanęli na wysokości zadania i wykonują te maseczki, a nawet na eksport je wysyłają. Zmusza mnie to do staropolskiego odszczekania tego co mówiłem i jest dumny z tego, że jednak je robimy, dodał. Następnie pozwolił sobie na żarty dotyczący pandemii maurycego. Może będziemy optowali na ty, za tym, by dłużej trwała epidemia, może chociaż producenci maseczek na tym zarobią w Polsce, to trochę ponury żart, stwierdził Andrzej Horban i nie wiem, czy tutaj się ktoś ze mną jeszcze zgodzi, jednak mimo tego, że gość przeprosił, to nie jest tak, że ja się z nim całkiem nie zgadzam. Dostosowanie działalności do potrzeb rynku przedsiębiorcy powinno być czymś normalnym i naturalnym. Ja też wiele razy budziłam się rano i już musiałam e, uczyć się czegoś całkowicie nowego. Tę samą sytuację miałam jak e, na przykład telefony stacjonarne przestały być modne i to w sumie jest dnia na dzień w takiej branży. Takie dostosowanie się do warunków jest jedyną rzeczą, która pomoże przetrwać. E, tak jak restauracje zresztą Jest restauracja, która ma dostawy teraz w całej Polsce Ze świetnym, takim eleganckim jedzeniem Dlatego, że e, sprzedaje je w słoikach I nawet sernik mają w słoiku Jeśli mieliby czekać, aż ktoś im da To nie byliby przedsiębiorcami Także wiem, że po części trzeba e, próbować czegoś nowego Czegoś takiego innego po prostu, żeby przetrwać nie ma co się oglądać na rząd w sytuacji, kiedy nie ma się co do garnka włożyć, tak? Także jeśli ktoś z was będzie produkował jedzenie w słoikach, niech da znać, ja będę zamawiać. A pan Horban e, niech tak w sumie nie przeprasza, tylko w zamian da realne pomysły, skoro się na tym zna. Czasami takie pomysły są dużo lepszą pomocą niż sam hajs. Marny zresztą. Jak to mówią, co w rodzinie, to nie zginie? Ja lubię to powiedzenie, że szwagier to nie rodzina. Lubię. Wkurzam pół rodziny tym tekstem. Jest wtedy śmiesznie. Ale o co chodzi, a no może bardziej o kogo? O panią Magdalenę Ziobro. W poniedziałek, 1 marca, otwarto prokuraturę okręgową w Sosnowcu. Z powodu Maurycego nie było takiej hucznej uroczystości, ale jednostka oficjalnie zaczęła pracę. Celem utworzenia tej prokuratury okręgowej w Sosnowcu była poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale też usprawnienie pracy prokuratur, prokuratur prokuratur z całego regionu katowickiego wyjaśnia prokurator Waldemar Łubieniewski. Łubieniewski chyba. Do tej pory tylko Okręgówka w Katowicach trzymała pieczę nad 17 prokuratorami rejonowymi. Przejęliśmy prokuratury rejonowe Będzin, Dąbrowa, Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec Północ, Sosnowiec Południe oraz zawiercie wylicza prokurator Łubieniewski, który również do Sosnowca trafił z biura prasowego PO w Katowicach. Obejmując tam funkcję rzecznika prasowego jednostki. W ramach prokuratury okręgowej w Sosnowcu działają Wydział Śledczy od postępowań w poważnych sprawach kryminalnych, a także działanie z wykorzystaniem internetu i zaawansowanej technologii, za, zaawansowanych technologii informatycznych. Wydział Gospodarczy zajmujący się prowadzeniem i nadzorowaniem od postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych i skarbowych. Wydział Organizacyjno-Sądowy, którego pracownicy mają zapewniać udział prokuratorów w postępowaniach sądowych, zajmować się kasacjami i wizytacją prokuratur rejonowych. Szefową prokuratury okręgowej w Sosnowcu została prokurator Magdalena Ziobro, która dotąd kierowała prokuraturą rejonową Sosnowiec Południe. Do nowej jednostki w Sosnowcu przeniesieni zostali również referenci z prokuratury okręgowej w Katowicach, którzy dotąd zajmowali się sprawami z terenu, jaki teraz. Obejmuje prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Wszyscy referenci pozostali przy swoich sprawach, aby przeniesienie nie odbyło się z uszczerbkiem dla pokrzywdzonych. Dzięki temu została zachowana e, dynamika pracy, podkreśla prokurator. Ten Łubieniewski. No i z bani. Nie znalazłam zbyt wiele informacji o pani Magdalenie Ziobro. Nie wiem, co mam o niej powiedzieć za bardzo, więc nic nie powiem. Powiem tylko tak, no powodzenia, tylko my już tam wiemy, co tam trzeba zrobić, żeby awansować, czy dostać coś swojego. Znaczy, ja nie wiem, nie, ale wy wiecie, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co trzeba zrobić, żeby dostać awans w, w prokuraturze. Bo ja nie wiem. Wiecie, ja nie chcę nikogo wkurzać. Ale niemiecki dziennikarz zaczął się już tłumaczyć, dlaczego nazwał naszego Piotrka żywe klaunem. I tutaj znowu wkurzy mnie, uprzedzam, podejście ludzi do życia. Chłop wesoły, prawdziwy, bez kija w kręgosłupie. To zawsze się znajdzie jakiś ciul, co się do niego przyczepi, nie? Aha ha 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 ha! Taki tytuł ma e, artykuł dziennikarza czegoś tam po niemiecku. Jednym z zarzutów Chrysla w e, stronę Piotra Żyły jest właśnie to, że w rozmowach z dziennikarzami Skoczek głównie się śmieje. A przy tym udziela jedynie zdawkowych odpowiedzi. A może z Niemcami po prostu nie gada. Nie no żartuję. Był czas, kiedy Żyła e, prawie w ogóle nie miał ochoty na rozmowy. W Obersdorfie przyznał, że to było spowodowane strachem. Przed Stefanem Horngacherem. Chyba tak się to Nie wiem, jak się czyta. Ten Stefan narzucał im, jak mają się zachowywać poza skocznią. Dla, dla Żyły to nie był większy problem, bo się dostosował, ale nie ukrywał, że stresował się przy rozmowach z dziennikarzami i dlatego często też starał się ich po prostu unikać. Tak tłumaczył Piotr Żyła. A może dajcie chłopu życia, chce i mówić, co chce. Tak się jakoś utarło u niektórych dzbanów, że. Człowiek prawdziwy, szczery i wesoły to już jakiś nienormalny. U kobiet musi być idealna brew, idealna cera i końcówki nierozdwojone, a facet to wiecznie profesjonalny, wiecznie spięty, wiecznie taki najmądrzejszy. Ja radzę zluzować trochę, bo życie mamy tylko jedno i po co się tak w ogóle spinać? Zdaniem niemieckiego dziennikarza, skoki narciarskie to w końcu poważna sprawa. Nie ma tu wielu powodów do śmiechu. Ja mam powód do śmiechu ciągle. Wiesz, mi nie potrzeba jakichś e, kabaretów oglądać, żeby się śmiać. Ja po prostu zawsze sobie znajdę powód do śmiechu. A tym bardziej czytając wiadomości. Gdy jednemu ze skoczków wyjdzie próba, oczywiście jest to moment na celebrację. Szybko jednak radość zostaje opanowana, a w głowie sportowca od razu pojawia się myślenie o kolejnej próbie. Skoczkowie, którzy zachowują się inaczej, są rzadkością. Tacy, którzy są klaunami, w ogóle nie istnieją. Czekaj, jeden był w Oberstdorfie. Gryzie się w język Niemiec. Znam vol Volkera i często zdarzało nam się rozmawiać o skokach, a przede wszystkim o naszych skoczkach. To bardzo sympatyczny, a przy tym rzeczowy dziennikarz. Lubię jego styl pisania, nie ma w nim sztampy, nie pasowało mi to do niego, zapytałem więc, czy słowa o klaunie... Są jego prze przemyśleniami, czy może tak o Żyle mówił Horngacher. Tak, przed laty powiedział o Żyle właśnie w takim sensie. Tyle, że słowo klaun nie zostało użyte w złym znaczeniu, ale raczej chodziło o kogoś, kto jest bardzo zabawny, wytłumaczył Kreisl w rozmowie z Onet Sport. Niemiecki dziennikarz zaraz dodaje, że Horngacher, kon chciał chronić żyłę przed samym sobą, by ten mógł lepiej skoncentrować się na skakaniu. Stąd pewnie takie, a nie inne postępowanie byłego trenera kadry polskich skoczków w stosunku do żyły. Trzeba przyznać, że Horn coś tam stłumił nieco Wiślenina, ale też pojawiły się wyniki. Kiedy Horn coś tam odszedł, żyła znowu stał się sobą, wciąż przy tym dobrze skacze. Może nawet najlepiej w karierze, skoro został mistrzem świata. No i ja na miejscu Piotrka. Po tych wypowiedziach Onetu i tego niemieckiego dziennikarza, to za każdym razem, jakby zadawali mi pytanie, to bym się tylko śmiała. No robią z chłopa wariata, durnia, głupka, a nie widzą, że on ma na nich wyjebane i jest sobą. Uwielbiam tych wszystkich takich ludzi, którzy mówią innym, jak powinni się zachowywać, jak powinni wyglądać, jak powinni rozmawiać i co mówić. Eee, nie no, tak serio to gardzę takimi ludźmi, a ja Piotrek mam nadzieję, że będzie zawsze takim Piotrkiem. Tak jak Ania zawsze będzie Anią. A teraz ci, co lubują się w Trumpie, mogą poczuć się, tak delikatnie mówiąc, zawiedzeni jego poczynaniami. To znaczy jednym poczynaniem, takim paskudnym troszkę dla Was pewnie. Pamiętacie, jak mówił, że Maurycy to ściema i że chcą zniszczyć świat? No to sam wziął z Melasią swoją antidotum już w styczniu. Do zantidotumowania byłej pary prezydenckiej miało dojść jeszcze za czasów prezydentury Trumpa. Polityk i pierwsza dama zantidotumowali się w styczniu, jednak nie poinformowano o tym opinii publicznej. NN nie podaje jaką antidotum ani też ile dawek przyjęła para. Były prezydent USA do antidotumowania przeciw koronawirusowi Maurycemu. Nawiązał w niedzielę podczas przemówienia w Orlando na Florydzie, gdzie wezwał swoich zwolenników do zaantidotumowania się. Zaszczyk antidotum jest bezbolesny, więc idźcie po swoją dawkę, zachęcał Trump. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że w czasie piastowania urzędu prezydenta Donald Trump często wypowiadał się o świrusie w sposób taki lekceważący. Potajenne antidotumowanie Donalda Trumpa. Kontrastuje z tym, jak swoje dawki przyjęli obecny prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris. Zostali zantidotumowani w telewizji podczas relacji na żywo w grudniu ubiegłego roku. Także byli prezydenci Barack Obama, George Bush i Bill Clinton zgłosili się na ochotnika w grudniu. Aby przed kamerami przyjąć antidotum przeciw Maurycemu. Takie działanie miało wpłynąć na zaufanie opinii publicznej do antidotum. CNN wcześniej informowała, że pracownik Białego Domu przekazał, że Trump nie zostanie zaantidotumowany, dopóki takiego zalecenia nie wyda zespół medyczny Białego Domu, oczywiście. I teraz pytanie: czy to nie jest takie jakieś celowe działanie? Bo wiadomo, że Trump ma dalej największe poparcie wśród Republikanów których tym czynem niegodnym by troszeczkę oszukał. No tam, jak się toczy wojenka, to już tak na maksa. Gwiazdy się mieszają w tą politykę. U nas Rogalska, żart. Lubię Rogalsku. Teraz. My możemy się cieszyć na razie e, naszym obiadkiem, jedynie, co wiadomo, że obejdzie się bez żadnych większych konsekwencji pewnie. Także no, polska polityka, polityka WSA to są dwie skrajnie. Inne, różne rzeczy. Następny temat. Żaden następny temat, bo to jednak już koniec. Pomyliło mi się. W takim razie bardzo dziękuję, za, że wytrzymaliście do, do tej minuty filmu. Chciałam tylko przypomnieć o subku łapce, kropeczce, słoniu na złotym łańcuchu i o nakarmieniu jednorożca, jeśli w ogóle e, będziecie widzieli jakąkolwiek reklamę, bo jak wiecie, za mój niewyparzony pysk, demonetyzacja wchodzi często. Także no. Dzięki serdecznie zapraszam codziennie o 19. Bajo, buźki, papatki, do nara, pa!